Jestem Kamil, a to jest kolejny rekin. Znaczy, no, odcinek z Rafta. O, zabiłem go! Zabiłem go! Jest! Zabiłem go! Dostałem coś? Dostałem mięso z niego! Jest! Nareszcie! Po tylu latach bicia! Zabiłem go! Co, już jestem. A, tam jest drugi. Kurczę. Nagrywam odcinek po odcinku. Oczywiście z małą przerwą. Tak jak widzicie, troszkę się tutaj zaopatrzyłem w wędkę. Troszeczkę wyspę rozbudowałem pod względem długościowym i dodałem to takie do zbierania. Bo jak widzicie, jest to nawet opłacalne, bo nic nie muszę robić. Łowię sobie ryby. Rybek już złowiłem do tej pory 6. Tutaj troszkę już pieczeni sobie zrobiłem. Jest to naprawdę opłacalne. A teraz sobie przychodzę. Tak sobie to wszystko zbieram. I tak jak widzicie tutaj po prawej stronie, już mam tego nawet dość sporo, prawda? Jest to opłacalne, mi się to podoba. Będę tak robił częściej. No i co tu się pozmieniało jeszcze? No tak jak mówiłem, zrobiłem wędkę, zrobiłem skrzynkę. O tak, zrobiłem sobie skrzyneczkę, tak jak widać. Zacząłem tak się troszkę zaopatrywać w jedzonko, bo zacząłem sobie to budować, tak wyłączyłem nagrywanie, zacząłem sobie to budować. No i okazało się, że w brzuchu mi zaczęło burczeć. Te ziemniaki mało dają, więc zacząłem też łowić rybki. Teraz włączam z powrotem nagrywanie i robimy wspólnie. To jest odcinek nagrywany pod rząd, więc tamten, co nagrywałem, co oglądaliście 3 dni temu. Teraz nagrywam drugi raz i po tym odcinku już wyłączam i będę czytał wasze komentarze, co zaproponujecie i to będziemy budować wspólnie. Dlaczego nagrywam pod rząd? Bo gra mi się bardzo spodobała. Naprawdę mi się gierka bardzo spodobała i chciałbym się nią troszeczkę nacieszyć. Nacieszyć pod jakim względem? No, pograć sobie tak troszkę, ale dobrze. Skończymy już teraz. Co teraz będziemy robić? Ja bym zaproponował tak sam siebie, bo jeszcze nie wiem, czy wy coś proponujecie w komentarzach, ale tak sam siebie bym zaproponował zbudowanie na drzewka kokosowego. Z niego też da się pić, z tego co wiem, bo to. Będę miał miejsce tylko. Będę miał miejsce. Robię trochę tego. Albo dobra, bo już nie będę miał miejsca. Jak to przerobię? Za chwilę. To najpierw to zbudujmy. O. To jest trochę duże, jak widać. Ale dobra, postawmy tu. Tu. Dobra, będziemy trochę mieli wszystko tak naraz, ale. No, otwórz. Weźmy sobie nasionka. Zasadźmy. Pionka odłóżmy. Da, bo moja postać jest coś głodna. Widzicie, te ziemniaki tak same z siebie dużo nie dają. Ale no dobra, niech będzie. Zróbmy drugą skrzynkę tak w ogóle, na drewno. Dobra, wszystko jest. Da się skrzynkę na skrzynkę kłaść? Nie da się. No dobra. To uznajmy, że tutaj położę drugą skrzynkę. Troszkę szkoda, że się nie da jedno na drugie kłaść. I tutaj dajemy sobie drewno. Drewna, tak jak też widać, mamy tego sporo. Tutaj jest metal. No dobra, to te nasionka jeszcze weźmy sobie ze sobą. Jeszcze jedną skrzynkę na jedzenie będę robił. Nie, no dobra, powoli, poukładajmy to jakoś. Tutaj będzie chlebek. A tutaj będą ryby. Tak, żeby. A, ryba! To do ryb. Kurna. Nie wiem, czy da się go jakoś od razu zabić. Czy jest na to jakiś patent, żeby go od razu zabijać? Czy nie ma na to patentu i po prostu on pod. O, drzewko rośnie. Czy po prostu on od iluś tam uderzeń sam ginie? Na to jeszcze nie wiem tego jeszcze. Ale mam nadzieję, że się szybciutko dowiem. Co dalej? Co dalej? Co tu się jeszcze pozmienia za chwilę? Co do budowania domku, nie wiem, czy to na tym odcinku dzisiaj zaczniemy budować domek, czy zaczniemy budować domek.
W kolejnym. Teraz na pewno mam bardzo dużo. Tak. O, proszę bardzo. Widzicie, jak to szybko, sprawnie idzie. Już nic nie trzeba robić, tylko pilnować, żeby rekin nam tutaj nie jadł niczego. No i wszystko sprawnie, zautomatyzowane. Wystarczy pić, jeść, pić, jeść. Zróbmy se tak. Zróbmy se może jeszcze jedną siekierę, ta siekierę, jeszcze jedną skrzynkę zróbmy zaraz, bo tych przedmiotów już jest dość sporo. Zrobimy jedną skrzyneczkę. Będzie już metalu? Tak, będzie. Jedna skrzyneczka, proszę bardzo. Teraz ją tutaj po... O Boże, ale ja to zawodowo porobiłem. O. I tak, i tutaj jedzenie przełóżmy. Tu będzie drewno, o. Dobra, tutaj dajemy drewno. To tutaj damy jedzenie. W tej skrzyneczce będziemy mieli jedzonko. Co do tych lin, one tak szybko idą, że nawet mi się nie opłaca na nich skrzynki robić, bo od razu chodzę, przerabiam to i w tym momencie, gdy to przerabiam, one od razu idą. Nawet nie wiem, kiedy one się kończą, tak szybko się kończą. W ogóle też nie mam pojęcia, skąd ziemniaki na tej. Przypuśćmy, że się tam zgubiliśmy, prawda? Mamy tutaj. Tak na logikę to wziąć. To nie wiem skąd tutaj ziemniaki by pływały po wodzie. No bo dobra, drewno jeszcze zrozumiem, tam gdzieś się statek rozbił, na przykład, i zbieramy sobie drewno. To jeszcze umiem zrozumieć. Ale skąd ziemniaki? No ale ważne, że są, że mamy co jeść. Postać znowu. Nie, postać pić. Zapić. Zapominam o tym piciu. Dobra, chciała pić, to niech pić. Tutaj ziemniaki się dalej przerabiają. Robimy dalej. Co tutaj dalej? Widzę, że tutaj jeszcze uciekają, czyli ja bym to przerobił jeszcze tutaj w ten sposób, że dorobił. O, jeszcze troszkę platformy dorobić. I dodać jeszcze jeden gierek. No, postać ładnie pokazała kciuka w górę, czyli że się jej podoba. I widzicie, już nie ma 10 tych linek. Bardzo szybko to leci, naprawdę. Nawet się na to skrzynki nie opłaca robić. Da się tu szybciej biegać? Nie wiem. Tak biegamy normalnie, a tak z shift. Nie wiem, nie widzę różnicy chyba. Postać jest głodna, postać jest głodna, postać jest głodna. Pierdzielaj te ziemniaki. O. Dobra, zostawmy trochę tego i się napijmy. I zobaczymy, jak działa nasza ta. Mówię nazwę. Palemka. Zróbmy sobie siekierę. W ogóle już chyba wszystko skraftowałem z tego. I się bardzo cieszę. Dobrze, siekiera. Już mogę to bić? A! Wiedziałem! Chodź tu, chodź tu. W ogóle jak tyś tu wskoczył tak wysoko? Kurna. Kozak. Pozbierajmy sobie to. No to naprawdę bardzo, bardzo dużo daje. Jezu, jeżeli byście w to grali. Oczywiście link jest w opisie do tej gierki. Gierka jest za darmo. Powtarzam to już, ale. Ale wolę się powtórzyć, bo naprawdę gierka jest godna polecenia. I co? Drewno sobie odłóżmy. O Jezus, nie. Tab. To sobie przeróbmy. Jeżeli chcielibyście w to grać, no to oczywiście wchodzicie do opisu, pobieracie. I polecam od razu takie siatki sobie robić. Tak jak no teraz. No widzicie, nic nie trzeba robić, a tylko chodzicie, zbieracie. Czy to już jest teraz do. Chyba nie. Tak widziałem na filmikach u innych.
Oni to w ten sposób robili, a czy to tak się robi, czy to tak się zbiera, nie wiem. Co do tego haka, w sumie on mi już nie jest potrzebny, bo nie mam co tutaj z nim robić aktualnie. Tam se rekin pływa. Tu mamy deski, dobra, tu mamy metal, a tu mamy jedzenie. To sobie pozbieram i zaczniemy budowę albo powiększanie naszej wysepki. Tylko zanim byśmy ją powiększyli, to ja bym wziął trochę desek. A nie, to tutaj były deski. I bym powiększył tutaj platformę naszą, tak dookoła. O, coś się skończyło. Deski. A, znowu. Dobrze. I bym jeszcze tu powiększył. Deski. Widzicie, deski tak kurczę. Ej, co nie wziąłem ich? Tak kurczę, szybko lecą. Nie mogę ich nawet złapać. O. Deski tak kurczę szybko lecą, że nawet ciężko spostrzec kiedy. Dobrze, tutaj bym jeszcze zrobił po jednym z tych. Zrobił dwa. Tu. I tam na samym końcu. I teraz postawimy jeszcze jedną na miejsce na palemkę. O, tylko zanim to na palemkę, to jeszcze tutaj postawimy jedno to. Ok, i po tamtej stronie też będziemy mieli teraz palemkę. Szybko przerobię sobie linki. Metal do metalu. Segregacja. Bo segregacja musi być. I miejsce na palemkę. Dobra, palemka to jest to. Tak, to jest. To jest. Czego nie mam? Pisek nie mam. Już mam. Proszę bardzo. I tak mniej więcej, żeby równo było, jak tutaj jest. A, tu jest przejście na jeden, dobrze. To mniej więcej tutaj. O, to nam rekin tego nie wpieprzy. Będzie dobrze. Jedzenie mamy tu. Tak, wiem, pić ci się chce, już ci daję pić. Nie płacz, spokojnie. Ale spokojnie, widzę, że ci się pić bardzo chce. Proszę bardzo. Na pełni. Tu masz kartofelka, czy tam pniaczka, czy tam nie wiem co to jest. Zaraz idziemy zobaczyć, jak to jest z tym drzewkiem kokosowym. Czy to będzie nam dawało kokosy, czy co to nam daje. Tam, bo tu znowu dostałem ziarenka. Bym sobie to tylko splewił z powrotem. Ja bym napił. O, proszę bardzo. Tu idzie rekin. A masz, dziadu. No. I tutaj zasadziłem. Dobra, tu rośnie i sprawdźmy to. O, dostajemy. Dostajemy po drewienku jednym za ścinanie tego. Widzę, wiem, coś spadło. Kokosy spadają. Ej, kokosy! Tam jeden nam spadł. No kurna. Został jeszcze jeden. Da się trzymać guzik? Czy trzeba klikać tak co chwilę? Klikanie to słabe trochę. No dobra. O nie, da się trzymać. Jej, patrzcie jak nam drewienko rośnie. O, jeszcze kokos nam spadł. Czy mamy? Nie mamy. Dobra, muszę wziąć nasionko jedno. Zasadzimy to z powrotem. To jest zawsze darmowe drewno. Fajne, fajne, fajnie, fajnie. Jedz sobie, napij się. No widzicie, kurczę, jacy my tu cwani jesteśmy już. Pierkę, teraz sobie pozbieramy. Ja pierdzielę, ile tego jest. Deski, drewno, tutaj kokosy. Kokosy, co dają kokosy? Zaraz sprawdzimy, co dają kokosy. Tap. O, jedzenie i picie. Dobra. To kokosy sobie odkładamy na razie. Kokosy nam potrzebne. Metal. I drewno.
Też nam chwilowo nie jest potrzebna. Robimy to. Okej, i jeszcze. To nie urosło, to nie urosło. Dobra, czyli te nasionka też mogę odłożyć jeszcze. Zamiana bułeczek. Idę sobie pozbieram. I zaczniemy budować coś dalej. Tylko co by tu dalej budować? Nie mam pojęcia. Kurczę, odwieczne pytanie. Bo mam pomysłów bardzo dużo, co by tutaj móc wybudować. Naprawdę, bardzo dużo mam tutaj pomysłów. Na jedzenie na razie nie ma co narzekać. Jedzenia mamy. Tam nam trochę przedmiotów ucieka. Ale nie ma tego złego, bo na razie wszystkiego mamy pod dostatek. Czy tu gdzieś rekin przypadkiem nie wyskoczył? Nie. Metal, metal. Czy nam jest metal potrzebny? Chyba nie. Tam rekin se płynie. Ja bym tą wyspę powiększył w tamtym kierunku teraz. Nie wiem, czy mi na to starczy drewna. Raczej nie. Ale zanim jeszcze... Drewno, wezmę to. O, napełnić. Ziemniaczka wstawić. A ziemniaczek jeden tu. Ja bym jeszcze... Nie wiem, jak to zrobić. Ja bym tu dziurę zrobił zamiast tego i bym nie musiał latać tam napełniać wodą. Nie wiem, czy by to dobrze było, czy ja to dobrze kminię. A nie, chwila, bo miałem wyspę powiększyć. Dobra, to ja sobie wezmę jednak to drewno. Dobra, tu już zamieniamy, tu już zamieniamy. Dobra, to ja idę powiększać wyspę. Jeszcze tylko przerobię to. Cyk, 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 cyk. No i brakło. Dobra, kurde, zaraz to pozbieramy na szybko. O, nic nie brakło, już stać na ciąg dalszy budowy. Tutaj tylko w innym kierunku deski da. To trochę widoczne, tak z... O ty kiju, dopiero to postawiłem. O, myślisz, że... O. Pozwolę to niszczyć. Metal widzę się kończy. Zapełnił. Tutaj ziemniaczka kolejnego mogę na ruszt rzucić. Drewno na razie będzie potrzebne. Metal odkładamy. Kurczę, skrzynka z metalem się zapełnia już powoli do pełna. Próbujmy to ścięć. To już jest do ścięcia. Nie. Jeszcze nie jest do ścięcia. Wezmę się napiję. I patrzcie, tutaj cholercia muszę daleko... Chyba żebym w tym kierunku chodził, no bo tu i tak już będzie koniec tego. W tym kierunku mógłbym chodzić i napełniać. No, dobra. Dobra, wyjaśnione. Już to nie jest nam takie istotne, potrzebne. Tam już kokosy niby są, to dlaczego tego ściąć nie mogę? O, mogę. O, teraz ładnie kokosy spadły. Czemu wtedy tak jakoś ci spadły? Ale... Kokosy do kokosów, nasionko do łapki. Rekin wyskoczył? Nie. Dobra, nasionko siejemy. Rekin tam daleko jeszcze. Tego nie chciałem oddawać tutaj i chyba wszystko. Dobra, przejdę się, to zbiorę. Hopa, 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 hopa. Zbieramy jeszcze to. I desek już mamy. Desek naprawdę mamy sporo. Linek już mamy też. Jeszcze tych linek pozbieram. Ale to może już w następnym odcinku sobie będziemy zbierać linki. Znowu chodzę tutaj, do tej strony. Nie wiem dlaczego, już się tak nauczyłem i tak chodzę. Więc tak, w tym odcinku rozbudowaliśmy troszkę wyspę. Pozbieraliśmy trochę materiałów. Co, dodaliśmy troszkę tych siatek,
Więc zbieranie idzie na pewno sprawniej. I co robimy dalej? Dalej ja tutaj kończę odcinek. No niestety, bo to już mija 20 minut, więc i tak sporo. A, w kolejnym odcinku, ale teraz tu już tu kończę grę, już nie będę nagrywał pod rząd kolejnego odcinka. Poczekam na wasze komentarze, na waszą reakcję, czy chcielibyście kontynuować z tej gry serię. Czy mamy już skończyć tę grę, bo nie widzicie tutaj sensu. Czekam na waszą reakcję tej gierki. Możecie wpisać w komentarzu, czy chcecie, żebym zaczął budować domek, czy żebym coś innego zaczął budować. Tych ogólnie tego wszystkiego już i tak jest dość, żeby zbudować niejedno. Tak jak widzicie, kurczę, nawet już tego, nawet już jedzenia mamy dość na wszystko, więc naprawdę tego nie jest tak mało. No i co? I czekam na waszą reakcję. Ja tutaj kończę. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.